Up to Date Festival i wydawnictwo Papierowy Motyl zaprasza do wysłuchania bajki Lisek Tadzik i Trzeci Dzień Tygodnia, autorstwa Maliki Tomkiel. Bajka ta pochodzi z cyklu Muralowe bajki, pełne dobra. Czyta Marcin Tomkiel. Tadzio! Tadzio! Tadzik! Tadziuniu! Widział ktoś Tadzika? Tadzik? Mama Liskowa pokrzykuje z korytarza. Y może poszedł zwiedzić pokój solenizanta? Odpowiada jej babcia, małej świnki z sąsiedztwa. Y widziałam, jak wyszli z Małgosią z salonu, by się pobawić. Chyba udają pędzące wyścigówki. No tak, jak zawsze, mogłam się domyślić, mówi mama. Tadziuchy zazwyczaj chce być najszybszy z całego towarzystwa. No nic, idę po niego jutro środa, a zawsze w środy chodzimy do szpitala na szereg zabiegów. Rehabilitacja łapek? Babcia świnki unosi brew pytająco. Y, – Tak, tak! Tadzik! Pożegnaj się z Gosią! – Czy złożyłeś życzenia krokodylkowi na urodziny? Mama pokazuje łapką na solnizanta i potem na drzwi. – No chodź! Dziękujemy za gościnę! Cześć, zwierzaki! Mama Liskowa i Lisek Tadzik wracają do domu. – Mamo! Byłem najszybszy! – mówi podekscytowany Lisek, leżąc wieczorem w swoim łóżeczku – Gdybym wiedział, że krokodylek ma w swoim pokoju wielki dywan w tor wyścigowy, to tak super bawiłem się z Małgosią w samochody. Tak, tak, kochany. Jesteś jak wyścigówka. Mówiłam ci, że bardzo szybko znajdziesz po przeprowadzce nowych kolegów i koleżanki. Tak się cieszę. Przepraszam, że musieliśmy wyjść dziś wcześniej z urodzin, ale pamiętasz gdzie jutro idziemy? Mama Liskowa unosi jedną z brwi do góry. Pamiętam, pamiętam. Jutro raz, dwa, trzy, trzeci dzień tygodnia, co oznacza, że idziemy do naszego szpitala z misiem. Tadzik, doktorem misiem, doktorem i panią Sową, pielęgniarką, poprawia go. Wiem, mówi zadzierając nosek do góry. Będzie ekstra. No pewnie, a teraz już. Po dniu pełnym wrażeń, kładź się spać. A, 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 a kotki dwa. Mama nuci mu melodię znanej kołysanki. Mamo, przerywa lisek. A, 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 a liski dwa. Poprawia się szybko, mama liskowa. No, mówi zadowolony. Dobranoc, mamo. Tadzik przesypia całą noc dobrze. Nic w tym dziwnego. W końcu zna już cały personel medyczny i przyzwyczaił się do cotygodniowych spotkań z doktorem Misiem, pielęgniarką Sową i szopem fizjoterapeutą. W środę rano idą więc z mamą do szpitala w centrum miasta. Dzisiaj, zaczyna pracująca w szpitalu pielęgniarka Sowa, dzisiaj standardowo. Najpierw, mój Lisku, pójdziesz do sali z doktorem Misiem, by sprawdził, czy łapki są w dobrym zdrowiu. Jak się czujesz? Jak ci się jeździ na nowym wózku? Ładny, czerwony. Sowa ogląda nowy pojazd Liska. Mama, poczeka jak zawsze na korytarzu. Znasz już nasz szpital, więc nie będzie problemu. Do, do dobrze i dobrze, odpowiada jej Lisek. Właściwie wszystko dobrze. Wie pani, że odkąd mam nowy wózek, to jestem szybki jak wyścigówka? Ostatnio pojechałem z mamą do sklepu i pędziłem między alejkami, to w lewo i w prawo, aż wszyscy się dziwili, że taki lisek jak ja tak pędzi na wózku. Tadziu, śmieje się pielęgniarka, no i ja im się wcale nie dziwię. Ja, jako sowa, jestem bardzo powolna, ale za to bardzo precyzyjna. Obiecuję ci, że dzisiejsze zabiegi w szpitalu przebiegną równie szybko. Tak jak lubisz. Po rozmowie z doktorem Misiem zrobimy ci jeszcze coś nowego. Kine... Yy, zapoznamy cię z pionizatorem. O. Lisek odpowiada jej bardzo niepewnie. Nie bój się. Obiecuję, że za chwilkę wszystkiego się dowiesz. A sowy cóż, my zawsze dotrzymujemy tajemnic. Misiu, Misiu, Miś! Krzyczy lisek widząc idącego przez korytarz lekarza. Doktor Miś. Poprawia go brązowy, puszysty, właściwie dorosły, pan niedźwiedź w fartuchu. Wiem, wiem, ale jakoś nie mogę się powstrzymać, jak pana widzę. Ostatnio udało mi się wymyślić, dlaczego to właśnie mi się zostają lekarzami. No dawaj, tadziu. Dlaczego? No bo są przyjazne. Lubię przychodzić do szpitala, bo wiem, że się pan mną zaopiekuje. Po ćwiczeniu łapek zawsze czuję się lepiej i mam więcej siły do zabawy. I hop! Doktor Miś przenosi małego liska na leżankę. I już. Leżysz wygodnie, Tadziu, na stole? Dopytuje. Prawie tak wygodnie, jak w moim łóżeczku. Właściwie, mm, czy to dziwne, że będąc w szpitalu czuję się taki duży? Nie, Tadziu, ty jesteś duży. No i szybki. W całym szpitalu już mówią, że widzieli, jak pędzisz na wózku po korytarzach. Dobra, lisku, teraz kilkukrotnie... Powoli pozginam twoje dolne łapki, by rozluźnić i pobudzić twoje mięśnie do pracy. O tak. Znasz te ćwiczenie. To bardzo przyjemne. Lisek zaczyna się śmiać. Mama mówiła, że niektóre dorosłe zwierzątka płacą nawet by je tak pomasować. A ja mam ten masaż i pracę z łapkami co tydzień w środę. Czujesz coś? Patrzy na niego doktor Miś. Nie, niewiele. Tylko czasami kilka paluszków od moich łapek. To dobrze? Tak! To znaczy, że rehabilitacja przynosi dobre efekty. Dobrze, to teraz 15 minut przerwy, byś mógł zjeść obiad i spotkać się z szopem fizjoterapeutą na nowy zabieg. Dziś użyjemy pionizatora. Oooo, słyszałem już dzisiaj to słowo. Pani Sowa mówiła, że pan mi opowie, co to takiego. Wie pan, że jestem bardzo ciekawski. Lisek zadziera swój nosek do góry. Już już. Otóż, mój drogi. Pionizator to taki stół, podobny do tego, tylko przypniemy cię specjalnymi pasami. Jak w wyścigówce, ekscytuje się. Dokładnie. Pan Szop, fizjoterapeuta, przypnie cię specjalnymi pasami, by powoli ustawić stolik w pionie. Chodzi o to, by twoje stawy zaczęły delikatnie pracować, a dzięki temu będzie mniej kręcić ci się w głowie w pozycji pionowej. No i jak to brzmi? Brzmi ekstra! Tadzikowi wyraźnie zaświeciły się oczka. A nie mówiłem? To teraz chwilka przerwy i za chwilę pani Sowa zaprowadzi cię do odpowiedniej sali. Możliwe, że będzie w niej też inny pacjent kończący zabieg. Na pewno się polubicie. Doktor Miś pomaga usiąść liskowi na wózku i zawozi go na korytarz, by mógł się pokierować do sali, gdzie znajduje się jego fizjoterapeuta. No już, Tadziu, kładź się. Delikatnie przypinamy pasami i. Wszystko w porządku? Pyta fizjoterapeuta. Tak. Trochę jak w jakimś statku kosmicznym, mówi zdecydowanie nieprzestraszony lisek. Wszystko będzie ok. Poznałeś lewka antka na korytarzu? Złamał nogę jakiś czas temu i przez chwilę też miał ten zabieg. Wyszedł zadowolony. Tak, tak, poznałem go, gdy była przerwa. No, wie pan, że bał się chyba zapytać mnie o łapki? Tadzik wydaje się być zdziwiony. Jak to? No, spojrzał tak na wózek i mam poczucie, że było mu mnie trochę szkoda. Jakby wstydził się zapytać i trochę się hmm, speszył? Powiedział, że. – Ty idziesz, pójdzie, pojedziesz? – naśladuje nowego kolegę. – Zaraz na zabieg? – A ja zacząłem się śmiać i powiedziałem mu, że zaraz też mam zabieg właśnie z panem i nie ma nic złego w zapytaniu się mnie, czy gdzieś pójdę. – Nawet jak jeżdżę od urodzenia na wózku – mówi Lisek, jakby to było oczywiste. – Zuch. – I co? – dopytuje pan Szop – i nic, uśmiechnął się i pomachał mi swoją kulą od łapek. Chyba jesteśmy już kumplami. Myślę, Lisku, że dzięki takim zwierzątkom jak ty, dzieci będą mniej bać się szpitali. No dobrze, odpinamy. Jak się czujesz? Mówiłem już, super, ale w, w sumie to chcę już do mamy. Pójdę jeszcze pożegnać się z doktorem Misiem i panią Sową. Lisek uśmiecha się i wyjeżdża na korytarz, by pożegnać się z personelem szpitala. I co, Lisku? Widzimy się za tydzień? Dopytuje doktor Miś i macha do niego łapką. Wiadomo, ale teraz muszę już pędzić do domu. Trochę się zmęczyłem tym jeżdżeniem po szpitalu. żegna się lisek, łapiąc lekkiej zadyszki. Doktor Miś zaczyna się śmiać. Odpoczywaj, jestem przekonany, że będziesz dzisiaj spał, wyśmienicie. W piątek znów się widzimy na ćwiczeniu łapek. Mamo, było tak super. Lisek i mama znów znajdują się wieczorem w sypialni. Ten pionizator sprawił, że czułem się jak astronauta. Czyli już nie jesteś rajdowcem wyścigowym? Pani Liskowa nie czuje zaskoczenia.-No, jestem. Ale w kosmosie? Jesteś niesamowity. Kocham cię, Lisku. Zaśpiewać ci piosenkę? Mhm. Mm A, A kotki. Mamo, przerywa jej lisek, dziwiąc się, że mama liskowa nie może zapamiętać poprawnej wersji jego ulubionej piosenki. Już, już. A, -a liski dwa. Takie rude obydwa, a liski dwa nuci mama i widzi, jak lisek zasypia uśmiechnięty.